Okej, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Joanna Jeśman i jestem kulturoznawcą ze School of Ideas Uniwersytetu SWPS. Bardzo, bardzo się cieszę, że tak wiele osób przyszło, bo zazwyczaj na hasło sztuka wszyscy się odwracają, uciekają w drugą stronę. A moją ideą fix na dzisiaj, mam nadzieję, że może się uda, jest pokazanie Państwu, że sztuka współczesna po pierwsze może być trochę dziwna i trochę zaskakująca, ale przede wszystkim, że pełni różne funkcje, które nam mogły do tej pory nie przychodzić do głowy. Dlatego będę opowiadać o zjawisku i takim najnowszym nurcie sztuki XXI wieku, czyli o art and science, gdzie jak sama nazwa wskazuje, łączą się ze sobą dwie takie dosyć odległe sobie dziedziny tak naprawdę. No, mamy do czynienia z artystami, ale mamy też do czynienia z kwestiami naukowymi. W przypadku tych projektów, o których dzisiaj będę opowiadała, mamy do czynienia z naukami o życiu. I ja bym chciała zacząć od tego, że opowiem trzy słowa o tym, co to są te nauki o życiu, bo to jest dosyć szeroka dziedzina. Mianowicie chodzi tutaj o różnego rodzaju biologię, czyli biologię molekularną, biologię ogólnie, biologię syntetyczną, ale też na przykład weterynarię, medycynę. Wszystkie takie dziedziny nauki, które mają z życiem cokolwiek wspólnego, zarówno na poziomie komórkowym, jak i na poziomie całych organizmów, czyli zoologia też na przykład może tu wchodzić w grę, ale też botanika, ogrodnictwo i jeszcze bardzo, bardzo wiele różnych innych dziedzin. Będę opowiadała, jakby zrobiłam sobie taką trochę ściągę, żeby była jakaś logika w tym, co będę Państwu opowiadać, w związku z czym będę opowiadała o różnych kwestiach, które w takich projektach są poruszane. Wygląda to w ten sposób, że jak sobie Państwo wyobrazicie taką klasyczną pracownię artystyczną, to zazwyczaj sobie wyobrażamy, nie wiem, rzeźbiarską na przykład i tam glinę wszędzie, albo wyobrażamy sobie malarską i tam dla odmiany mamy farby i pachnie terpentyną. A teraz sobie proszę wyobrazić, że artyści wchodzą do laboratorium biologicznego i mogą tworzyć pracę ze wszystkiego tego, co tam znajdą, ale nie mogą nic donieść. Czyli tylko i wyłącznie te rzeczy, które w tym laboratorium są, mogą służyć do tworzenia takich projektów artystycznych. No i moje pytanie brzmi do Państwa, skąd czerpiemy różnego rodzaju wiedzę na temat tego, co w tej chwili w laboratoriach się dzieje? Proszę krzyczeć i wołać. Z wujka Google'a. Dobra. Skąd jeszcze? Nie wiem, czy to nie będzie product placement, ale Marek Nowicki fakty. Jeżeli Państwo od czasu do czasu oglądacie, to jest taki pan Marek Nowicki, który opowiada o tym, co się dzieje w medycynie, jakie są różnego rodzaju najnowsze leki albo jakieś niesamowite wydarzenia, jeżeli chodzi o przeszczepy na przykład. Skąd jeszcze? Z gazety. Dobrze, z jakiej gazety? Wiedza i życie, okej. Dobra, jakieś inne pomysły? Z seriali, dobra, seriale medyczne słyną z tego, że roznoszą wiedzę, tylko ta wiedza różnie z nią bywa, tak? W niektórych jest lepsza, w niektórych jest gorsza. Skąd jeszcze? A jeżeli byśmy taką specjalistyczną wiedzę chcieli zdobyć, bo Państwo wymieniacie takie bardzo popularne rzeczy. Jasne. Skąd się jeszcze oprócz dedukcji? Dobra, książki. Oczywiście mogą być książki naukowe na przykład. Możemy, słuchajcie, bardzo zwyczajnie pójść do lekarza i z nim porozmawiać. Niekoniecznie o chorobach, tylko o tym, co się dzieje w medycynie obecnie, jakie są jakieś najnowsze metody. Słucham, nie zawsze mówią prawdę. Dobrze. No to teraz sobie wyobraźcie Państwo, że artyści sobie wymyślili, że przez ich prace artystyczne można opowiadać o różnego rodzaju właśnie rzeczach takich, które się rozwijają teraz w medycynie. I opowiem Państwu, zaglądam do ściągi, żeby było po kolei, więc poproszę Państwa, żebyście spojrzeli sobie na te obrazki śliczne, które dostaliście. Interesują nas te po tej ładniejszej stronie. Macie tam Państwo po ładniejszej stronie, tam gdzie kryształki Swarovskiego, jak powiedziała moja studentka. Szanowni Państwo, to jest projekt Luca Gerama, który nazywa się Glass Microbiology. No i jak sama nazwa wskazuje, to jest mikrobiologia, czyli tam mamy żyjątka albo niekoniecznie żyjątka, dlatego że jedna z tych rzeczy to jest bakteria, jedna z tych rzeczy to jest wirus, jedna z tych rzeczy to jest pag. I teraz tak, tak, słucham.
Chemia jak najbardziej, natomiast chemia organiczna tylko w naukach o życiu. W związku z czym, jeżeli może być organiczna, to okej. Natomiast, szanowni państwo, teraz tak. Największe to, co tam widzicie, to jest bakteria. One są robione w skali. Największe to, co widzicie tam przy, razem z człowiekiem na zdjęciu, to jest bakteria E. coli. Dość popularna. W bardzo niepopularnym miejscu ją trzymamy. To takie duże, okrągłe, to jest wirus. To jest wirus świńskiej grypy. Natomiast takie dziwne coś, co wygląda jak ufoludek, trochę, to jest fag. Słuchajcie, bakteriofag to jest taki wirus, który zjada bakterie. No i teraz teoretycznie można by stwierdzić, że tak naprawdę to tego typu pracę można by umieścić, nie wiem, na jakichś wykładach pokazywać, na przykład studentom medycyny czy kogoś. A to jest prezentowane zwyczajnie w galeriach. I ludzie sobie chodzą i to oglądają. Sama zresztą widziałam raz. Jeżeli chodzi o wirus, to one są w skali, tak jak mówiłam, i ten wirus jest mniej więcej wielkości tak dwóch pięści. Natomiast to, jak wygląda bakteria, to państwo widzicie. No i teraz historia powstania tych prac jest bardzo ciekawa. Mianowicie, jeżeli wpiszecie sobie w wujka Google'a, który się tu już pojawił, że z Google'a czerpiemy informacje, słowo wirus, to wyskoczą wam takie piękne, kolorowe obrazki, takie piękne, kolorowe wizualizacje. I wszystkim się wydaje, że to tak wygląda w rzeczywistości. A to jest tylko i wyłącznie wyobraźnia grafików komputerowych i artystów, którzy tworzą tego rodzaju wizualizacje. I nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. A na dodatek Luke Jerome jest totalnym daltonistą. Nie odróżnia kolorów w ogóle. W związku z czym on miał taki pomysł, że skoro on nie odróżnia kolorów, to dla niego te wizualizacje nie mają żadnego znaczenia. I on chciałby stworzyć coś, co będzie trochę bardziej podobne do rzeczywistości. Z tą rzeczywistością jest o tyle trudno, że jeżeli chodzi o bakterie, to możemy je zobaczyć pod mikroskopem. Natomiast jeżeli chodzi o wirusy, to możemy teoretycznie je zobaczyć, ale pod mikroskopem elektronowym. Przypominam, że tak naprawdę my nie widzimy niczego w mikroskopie elektronowym. Widzimy odbicie obrazu. Czyli tak naprawdę to nie jest tak jak w zwyczajnym mikroskopie, że sobie zaglądamy i własnym okiem coś widzimy. Natomiast w przypadku mikroskopu elektronowego to jest takie trochę wyobrażenie. Tak? To jest trochę odbicie tego, co tam w rzeczywistości jest. Jeżeli chodzi o fagi, jest to bardzo ciekawa kwestia. Mianowicie w tej chwili mamy do czynienia z taką rzeczą jak choroby wielolekooporne. Choroby wielolekooporne to takie, w przypadku których te antybiotyki, które znamy, nie bardzo działają i sytuacja staje się coraz bardziej problematyczna, ponieważ są takie choroby, które wydaje nam się, że już nie są groźne i że już dawno są uleczalne, jak na przykład gruźlica. I wszystkim się wydaje, że gruźlica to taka rzecz już przeszłości, XIX wiek, sanatoria, czarodziejska góra. A okazuje się, że nie do końca tak jest, ponieważ prątki gruźlicy wielolekoopornej, czyli takiej, której nie możemy w tej chwili w żaden sposób wyleczyć, znaleziono we wszystkich krajach rozwiniętych Europy. A nie tylko w krajach rozwijających się, gdzie gruźlica jest rzeczywiście dosyć poważnym problemem. No i szanowni państwo, fagi są taką nadzieją na to, że będziemy mogli się leczyć z różnych chorób, na które nie ma już antybiotyków. Przypominam, że antybiotyki działają tylko i wyłącznie na bakterie. Niektórzy twierdzą, że na wirusy, ale to jest jakaś wiedza, że powiem, uliczna. Natomiast terapia fagowa, tak zwana eksperymentalna terapia fagowa, jest robiona we Wrocławiu, w Instytucie PAN, czyli pod patronatem Polskiej Akademii Nauk. I jest wciąż eksperymentalna, dlatego że nie można znaleźć od chyba 15 lat pieniędzy na to, żeby jakaś firma zapłaciła za badania kliniczne. A nikt nie chce płacić za te badania kliniczne ze względu na to, że to po prostu się zwyczajnie nie opłaca, bo bakterie dużo łatwiej leczyć antybiotykami i te antybiotyki produkowane są masowo i my je też masowo jemy. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie o tym, w jaki sposób tych antybiotyków się pozbywamy, bo to jest dosyć istotne. Pamiętajmy, że jeżeli wyrzucimy antybiotyk, nie wiem, do toalety czy gdziekolwiek do wody i on stanie się do naturalnych zbiorników wodnych, to wytłucze wszystkie bakterie, które tam są, w związku z czym stwarzamy zagrożenie ekologiczne. Oczywiście nie jest ono jakieś gigantyczne w przypadku jednej osoby. Natomiast jeżeli będziemy hurtem wyrzucać antybiotyki do różnego rodzaju zbiorników, wtedy naruszamy równowagę tego, jakie żyjątka tam żyją. I zamiast takiej naturalnej
sytuacji, w której jedne żyjątka tłuką inne i dzięki temu regulują, w jakiej ilości są, mamy problem taki, że po prostu niszczymy je tymi antybiotykami. I to jest jakby to wszystko, co Państwu powiedziałam. Można się tego wszystkiego dowiedzieć w momencie, kiedy pójdziecie Państwo na taką wystawę, żeby zobaczyć pracę Luca Gerama na przykład. A tam takie informacje są, zazwyczaj jeszcze dużo bardziej rozwinięte. I jakby to wszystko, o czym powiedziałam, to jest taka jedna z kilku funkcji, jakie może pełnić w tej chwili sztuka. Czyli sztuka staje się komunikacją naukową bardzo zwyczajnie. Czyli dzięki temu, że artyści wykorzystują język sztuki, który jak wiadomo jest taki bardzo uniwersalny i dociera do bardzo wielu osób, a dzięki temu możemy się bardzo dużo dowiedzieć o tym, co dzieje się w tej chwili w nauce. Powiem jeszcze tylko na koniec Luca Gerama jedną rzecz. Mianowicie on tworząc te rzeźby z dmuchanego szkła, przeprowadził bardzo, bardzo długotrwałe badania naukowe. I to nie jest tak, że ktoś mu powiedział, patrz, tak wygląda wirus albo tak wygląda bakteria i pyk, dzień dobry, on sobie takie stworzył. On pracował z naukowcami, żeby te modele, które tworzy, były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości i żeby tak naprawdę były rzeczywiście realnie naukowe, oprócz tego, że są artystyczne. I teraz bardzo często pada takie pytanie, że skoro ci artyści siedzą w tych laboratoriach i tam przeprowadzają różne skomplikowane eksperymenty, to czym to się różni od nauki? Dlaczego w ogóle czymś się różni? Mianowicie różni się przede wszystkim tym, jaki cel temu przyświeca. W momencie, kiedy prowadzimy badania naukowe, przyświeca nam cel taki, że chcemy rozwiązać jakiś problem, chcemy coś opatentować, chcemy stworzyć nowy lek albo coś w tym kierunku. Natomiast w momencie, kiedy artyści siedzą i prowadzą takie badania w laboratoriach, to im przyświeca cel zgoła inny i o tych celach będę dzisiaj jeszcze opowiadać. No i jakby jako pierwszy z tych celów jest właśnie komunikacja naukowa, czyli to, żebyśmy jak najwięcej wiedzieli o różnego rodzaju kwestiach związanych z naukami o życiu. I opowiem teraz jeszcze o drugiej kwestii, bo pamiętajmy, że nauka nauką. Nauka jest, mówi się o otwartej nauce, o tym, że wszyscy powinniśmy mieć do niej dostęp, że darmowa i tak dalej. Natomiast pamiętajmy, że taka praca w laboratorium jest niezwykle kosztowna. Niezależnie od tego, czy celem jest osiągnięcie naukowe, czy też celem jest sztuka, to są to bardzo, bardzo drogie projekty i to bardzo, bardzo drogo kosztuje. Dlatego też powstał taki ruch społeczny, można to tak nazwać, tak zwanych biohakerów. I teraz oczywiście tak jak słowo haker wielu osobom niewtajemniczonym może się kojarzyć z jakimś przestępcą. Bardzo proszę, żeby tak nie myśleć, dlatego że hakerzy nie są zawsze przestępcami. Tak samo z biohakerami też oczywiście jest ten wątek, że wiele osób podejrzewa, że oni mogą mieć jakieś złe zamiary, ponieważ są to pasjonaci, hobbyści, którzy w laboratoriach stworzonych we własnych garażach na przykład prowadzą różnego rodzaju eksperymenty. Natomiast im przyświeca taki cel trochę charakterystyczny właśnie dla różnego rodzaju ruchów społecznych, mianowicie obalić system. No i jak można obalić ten system? Mianowicie produkując urządzenia laboratoryjne i robiąc różnego rodzaju eksperymenty za dużo mniej pieniędzy niż one w rzeczywistości są robione. No i biohakerzy również bardzo często bywają artystami. I jeden z takich projektów stworzony przez biohakerów, o którym będę za chwilę opowiadać, to jest projekt zatytułowany Common Flowers, Flower Common. Bardzo wiele wątków jest w tym projekcie różnego rodzaju. Zacznę od początku. Mianowicie japońska firma wymyśliła sobie, że chciałaby produkować niebieskie goździki. To nie jest naturalny kolor goździków, jak wiadomo. W związku z czym zmodyfikowali genetycznie w laboratorium goździki, żeby były piękne i niebieskie. A następnie złożyli wniosek patentowy i opatentowali te niebieskie goździki, jednocześnie wywożąc ich produkcję do jakiegoś kraju w Ameryce Południowej, czyli kompletnie nie w miejscu, gdzie te goździki normalnie funkcjonują. Dzięki temu po pierwsze opatentowali żywy organizm. Za chwilę będę mówić o tym, jakie są zagrożenia związane z patentowaniem żywych organizmów. Druga rzecz, którą zrobili, to jest w ogóle takie sformułowanie, które brzmi zabawnie, mianowicie etyka wobec roślin. Oni, słuchajcie, zabrali te rośliny z ich naturalnego miejsca, nie pozwalają im się naturalnie rozmnażać i nie pozwalają jakby im żyć w naturalnym dla nich środowisku. Co wcale nie brzmi jakoś dramatycznie w przypadku roślin, ale też warto zawsze gdzieś to wziąć pod uwagę, że coś takiego istnieje, jak naturalne środowisko dla rośliny i miejsce, gdzie ona chętnie rośnie i sprawia jej to życiową radość, żeby funkcjonować w takim, a nie innym środowisku.
Jeżeli chodzi o patentowanie żywych organizmów, to znowu wydaje się, że to nie jest takie dramatyczne i że niby nie ma się tu o co martwić, ale pamiętajmy, że istnieje coś takiego jak bezpieczeństwo żywnościowe. Mianowicie wszystkie kraje na świecie mają w pewnym sensie obowiązek zapewnić swoim obywatelom w sytuacjach jakichś krytycznych i kryzysowych, choćby wojny czy jakiegoś innego kataklizmu naturalnego, muszą zapewnić swoim mieszkańcom jedzenie. I to jedzenie zazwyczaj się zapewnia teraz już najczęściej pewnie w formie jakichś takich wysuszonych racji pokarmowych. Natomiast pamiętajmy, że jaką ważną rolę odgrywają zboża i nasiona różnego rodzaju. No i teraz wyobraźcie sobie Państwo, że cała kukurydza na świecie jest opatentowana. W sytuacji wojny żaden kraj nie może dać swoim mieszkańcom tej kukurydzy i nie mogą sobie z tej kukurydzy nic wyhodować ani wyprodukować, dlatego że trzeba jakiejś firmie, która złożyła taki wniosek patentowy, zwyczajnie za to zapłacić. W związku z czym dochodzimy do sytuacji, kiedy nie ma już nic naturalnego, jeżeli w ogóle można tak powiedzieć, że coś jest naturalne, ponieważ wszystko należy do kogoś i trzeba za to zapłacić grube pieniądze. Dokładnie tak jak w przypadku Blue Dust nazywa się ten goździk, który został genetycznie zmodyfikowany. No i prawa do tego goździka należą tylko i wyłącznie do owej wspomnianej japońskiej firmy. No i teraz dwójka artystów, pani Fukushira i pan Tremel, biohakerzy, doszli do wniosku, że chcieliby coś zrobić w tej sprawie i stworzyli właśnie projekt, o którym mówiłam, czyli Common Flowers, Flowers Common. Oni kupili takie goździki, zabrali je do swojego garażowego laboratorium i zmodyfikowali je ponownie genetycznie tak, żeby były białe, czyli żeby wróciły do swojego naturalnego koloru. Następnie wywieźli je z tego kraju Ameryki Południowej, gdzie są produkowane i zasiali je bardzo zwyczajnie w takim miejscu, w jakim powinny rosnąć. I jakby rozumiem, że to brzmi dość trywialnie, natomiast jeżeli się Państwo zastanowicie właśnie nad wątkami związanymi z genetycznie modyfikowanymi organizmami, to po pierwsze, z tym, że patentujemy wszystko i że mamy takie poczucie, że do nas wszystko należy i że za wszystko trzeba zapłacić i że jakby nie ma już czegoś takiego, że sobie na łące rośnie kwiatek, tak? Tylko ten kwiatek zaraz ktoś opatentuje i będzie go trzymał. Przy okazji przytoczę szybciutko taką historię właśnie na temat patentowania, dość zabawną. Dwóch naukowców w Stanach Zjednoczonych, co ważne, obaj panowie pochodzą z Indii w którymś tam pokoleniu, złożyli wniosek patentowy o to, żeby opatentować opatrunki zawierające imbir. Chcieli wykorzystać fakt, że imbir, jak wiadomo, działa antyseptycznie. Jak Państwo zapewne wiedzą, jak jesteśmy przeziębieni, to mówi się o tym, że herbata z imbirem i z miodem tak świetnie nam zrobi. No i słuchajcie, oni dostali ten patent i opatentowali, że imbir jest antyseptyczny. Natomiast natychmiast gdzieś w Indiach znaleźli się jacyś tacy młodzi ludzie, zaangażowani mocno, którzy doszli do wniosku, że przecież to jest skandal, że przecież od tysięcy lat w Indiach używa się imbiru i używa się jego antyseptycznych właściwości w leczeniu różnego rodzaju zakażeń, różnego rodzaju chorób skóry i tak dalej, jak również w leczeniu, w przypadku gojenia się ran. No więc wytoczyli proces tym dwóm naukowcom i powiedzieli, słuchajcie, no nie możecie opatentować czegoś, co jest wiedzą ogólną, tak? Wiedzą tak zwaną autochtoniczną, czyli tubylczą, czyli należącą do jakiejś konkretnej grupy społecznej. No i sąd im powiedział, że super, jakby nie ma problemu, oni mogą zrezygnować z tego patentowania, tylko że muszą udowodnić, że rzeczywiście taka wiedza istnieje. No i okazało się, że jest drobny problem. Mianowicie nikt tego nigdzie nie zapisywał i nie ma żadnych dokumentów, które mogłyby udowodnić, że rzeczywiście imbir był używany w Indiach od wielu tysięcy lat do leczenia. No i dzięki temu powstała taka cyfrowa biblioteka, w której w Indiach są zapisywane właśnie takie wiedzy autochtoniczne, czyli różnego rodzaju mądrości ludowe, związane z medycyną, ale też z wieloma różnymi innymi rzeczami, właśnie po to, żeby zabezpieczyć się przed ewentualnym patentowaniem takich rozwiązań i żeby na wiedzy tworzonej przez tysiące lat przez różnego rodzaju ludzi nie zarabiał świat zachodu ogromnych pieniędzy, bo jest to po prostu pomysł zupełnie przedziwny. Zaglądam do mojej ściągi, żeby opowiedzieć o kolejnym projekcie, a mianowicie to będzie taki dosyć zabawny projekt i najbardziej złożony z tych wszystkich, o których opowiadałam. I przypominam, że na razie mówiłam o tym, że sztuka może pełnić funkcję komunikacji naukowej.
że sztuka może być sztuką biohackerów, czyli takimi działaniami prospołecznymi różnego rodzaju. A teraz bym chciała powiedzieć, w jaki sposób bioartyści, czyli ci artyści pracujący w nurcie Art and Science, skłaniają nas do krytycznej refleksji na temat tego, co w tych laboratoriach nieszczęsnych się dzieje. Nie dość, że nas informują, to jeszcze próbują nas skłonić do tego, żebyśmy się nad tym zastanowili. No i teraz będzie złożony bardzo projekt, ale myślę, że dość zabawny, więc warto przez chwilę posłuchać. Pochodzący z Australii artysta Guy Benary badał bardzo długo i zajmował się różnego rodzaju badaniami związanymi z komórkami macierzystymi. No to jest teraz nadzieja największa medycyny. Wszyscy liczą na to, że dzięki komórkom macierzystym być może będziemy młodsi. Ostatnio rozmawiałam z profesor Sikorą z Instytutu Nęckiego, powiedziała, że nie będziemy młodsi od komórek macierzystych, więc w to nie wierzmy. Głównie komórki macierzyste będą wykorzystywane w medycynie regeneracyjnej różnego rodzaju. Już w tej chwili takie mini organy się z nich produkuje w laboratoriach, dzięki czemu medycyna spersonalizowana się może rozwijać. No i rzeczony Guy Benary w 2012 roku zafascynowała go historia, za którą naukowcy otrzymali Nagrodę Nobla. Mianowicie teraz będzie straszny naukowy zwrot, ale zaraz wytłumaczę, o co w nim chodzi. Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste. Już mówię, czym one są. Do tej pory wiemy o tym, że komórki macierzyste na pewno są w krwi pępowinowej chociażby. Są w zarodkach. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej można niestety, czy stety, natomiast jest to taki dramatyczny element mojej historii, można hodować ludzkie zarodki do chyba trzeciego dnia, żeby pobierać od nich komórki macierzyste. Natomiast nadzieją wielką są właśnie te indukowane pluripotencjalne, ponieważ okazało się, że z ludzkiego organizmu można pobrać jakąkolwiek tkankę. Wszystko jedno, czy to jest krew, mocz, skóra, kawałek wątroby, cokolwiek. Z tego pobrać komórkę. Następnie za pomocą takiego specjalnego retrowirusa cofnąć tę komórkę w rozmoju, żeby była komórką macierzystą, a potem jeszcze, to już jest w ogóle jakiś kosmos, za pomocą jeszcze innego retrowirusa skłonić tę komórkę do tego, żeby stała się konkretną jakąś komórką. Czyli możemy ją namówić, żeby była sercem, albo możemy spróbować z nią pogadać, żeby była wątrobą, albo jakimś innym organem. Czyli tak naprawdę no możemy sobie wyhodować, tak jak mówiłam, są hodowane takie mini wątroby w laboratorium i na niej są prowadzone badania kliniczne. Czyli już nie na pacjentach, tylko można po prostu przeprowadzić badania kliniczne na takiej wyhodowanej sztucznej wątrobie. Guy Benary wymyślił sobie projekt następujący. Wszedł na stronę jakąś taką zaopatrującą laboratoria i tam kupił napletek. Następnie z tego napletka w laboratorium wyizolował komórki. Następnie za pomocą retrowirusa cofnął je do tej macierzystej wersji. Następnie skłonił je i namówił również za pomocą retrowirusa, żeby stały się komórkami mózgu, czyli neuronami. I wyhodował na specjalnej szalce Petriego, czyli to jest to takie szklane naczynko przezroczyste w laboratorium, zaczął hodować biologiczny mózg. Oczywiście to nie ma nic wspólnego absolutnie z takim normalnym mózgiem poza składem. Prawdziwy ludzki mózg jest bardzo złożoną, skomplikowaną, trójwymiarową strukturą, która się składa z miliarda takich neuronów. On miliarda nie wyhodował, no ale teoretycznie możemy powiedzieć, że zaczął hodować mózg. Szalka Petriego była dość wyjątkowa, dlatego że były do niej podłączone takie specjalne elektrody i w momencie, kiedy ta praca była prezentowana w galerii, to nie można było jej obejrzeć, bo nie było mikroskopu, ale można było posłuchać sygnałów elektrycznych, które są przez takie neurony tworzone i są to dosyć takie dziwne szumy i dźwięki. Natomiast projekt przez jego twórców, bo to bardzo wiele osób robiło, chyba 6 osób w zespole pracowało, bardzo długo funkcjonował jako Project Dickhead. Nie będę tego tłumaczyć, bo nie wolno mi używać słów nieładnych. Natomiast no, potem została zmieniona nazwa, dlatego że był problem z tym, żeby Project Dickhead był prezentowany w poważnych galeriach. No i teraz zastanówcie się Państwo, ile różnych wątków porusza ten projekt. Jeszcze tylko szybko powiem, jak on był prezentowany. Zaprzyjaźniony designer stworzył dla niego taki postument z drzewa eukaliptusowego. Wszystko to wyglądało jak taka kropla, taki postument mniej więcej do wysokości biodra przeciętnego wzrostu człowieka. I na samej górze była taka szklana kopuła i pod tą kopułą była ta szalka Petriego z tymi komórkami.
Oczywiście to było prezentowane żywe, tak? Czyli pod tą kopułą był taki reaktor, specjalny bioreaktor, w którym była specjalna temperatura, odpowiednia wilgotność, można było te komórki karmić, bo przypominam, że takie żywe komórki trzeba karmić tak samo jak zwierzątka domowe. Mniej więcej co 2-3 dni trzeba im wymieniać pożywkę, żeby sobie dalej funkcjonowały i się namnażały. No i teraz zastanówcie się Państwo, jakby ile przeróżnych wątków tutaj mamy. Mamy do czynienia oczywiście z tymi wątkami naukowymi, tak? Czyli sam fakt, że idziemy do galerii, nagle dowiadujemy się, co to są te indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste. Ale pomyślmy też o tym, z czego ten mózg, jeżeli potraktujemy jakby ten projekt tak bardzo naukowo, to możemy tutaj wysnuć taki wniosek dotyczący tego, kto tworzył naukę przez wieki. Tak, że tak naprawdę biały heteroseksualny mężczyzna tam funkcjonował. Przypominam, że ten mózg powstał z napletka, bo tu pani miała taką minę, jakby mówiła dziwne rzeczy. To jest jakby jedna wersja, ale możemy też tu spróbować wysnuć różnego rodzaju kwestie związane, nie wiem, na przykład z religią. Tak? Skąd ten napletek się wziął w tym sklepie laboratoryjnym? Czy to był zabieg operacyjny, czy na przykład kwestia religijna, tak? Czyli obrzezanie w przypadku Żydów. W związku z czym strasznie dużo różnych rzeczy w takim jednym projekcie mamy naraz. Możemy się jeszcze zastanawiać nad jedną rzeczą, mianowicie gdzie jest ta granica między życiem i śmiercią? Wiem, że to taki odległy wniosek, ale pomyślcie Państwo o tym, jak decydujemy o tym, że ktoś żyje albo nie żyje. W medycynie w tej chwili, kiedyś to było bicie serca, w międzyczasie chyba na początku był oddech, potem było bicie serca. W tej chwili tak naprawdę jest to kwestia mózgu. W związku z czym, jeżeli stwierdzamy, że człowiek żyje lub nie żyje na podstawie aktywności jego mózgu, to czy ten biologiczny móżdżek malutki w tej szalce Petriego to już osoba, która żyje, czy niekoniecznie? W związku z czym możemy jakby zastanawiać się też nad takimi kwestiami związanymi z tożsamością i tego, w jaki sposób rozwój naukowy wpływa na to, jak postrzegamy sami siebie tak naprawdę. No bo wtedy się zastanawiamy nad tym, jak wyglądamy, z czego się składamy i tak dalej, już na takim bardziej komórkowym poziomie. Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał kiedyś coś takiego, że po zabiegu operacyjnym, kiedy nam usuwają nawet jakąś drobną rzecz, to niektórym towarzyszy taka myśl, że przecież to jest kawałek mnie, co się z nią teraz wydarzy, czy pójdzie do śmietnika, czy spalą, czy diabli wiedzą, co się z tym stanie. Więc bardzo wiele rzeczy pojawia się w takich projektach, nad którymi warto się zastanowić, myśląc o tym, w jaki sposób nauka się rozwija, w jakim kierunku idzie, na ile jest to etyczne, na ile jest to nieetyczne, bo myślę, że problemy związane z etyką i to, że toczą się takie boje na temat choćby in vitro i tego, czy jest to kwestia, czy to jest etyczne, czy nie, w bardzo wielu sytuacjach wynikają z takiego braku wiedzy, w sensie, że ludzie bardzo często nie wiedzą, w jaki sposób takie zapłodnienie in vitro się dzieje. Więc być może warto wykorzystać artystów też do tego, żeby przekazywali wiedzę różnego rodzaju, żebyśmy sobie zdawali bardziej sprawę z tego, jak naukowo różne kwestie wyglądają. Znowu zaglądam do swojej ściągi. Ja od razu mówię, że teraz będę opowiadać Państwu o tym, w jaki sposób różnego rodzaju projekty mogą mieć takie już konkretne przełożenie na jakieś działania prospołeczne. Bo rzeczywiście artystom na tym bardzo zależy, szczególnie tym pracującym w nurcie art and science. Dobrze, no więc teraz będzie wątek dosyć istotny dla nas teraz, a mianowicie ekologia. I chciałabym, żebyście Państwo pamiętali o tym, że ekologia to nie jest segregowanie śmieci i że ekologia to nie jest, nie wiem, wyrzucanie tych antybiotyków w odpowiednich pojemnikach w aptece, a nie do toalety albo do zlewu. Ale ekologia tak naprawdę jej taki etymologicznie główne znaczenie tego słowa to jest to, że wszyscy razem żyjemy, wspólnie jesteśmy od siebie zależni. Mówię tu o wielu różnych gatunkach, nie tylko o człowieku. I teraz chciałabym opowiedzieć o takim dość kontrowersyjnym projekcie, który stworzyła amerykańska artystka azjatyckiego pochodzenia J. Rim Lee i projekt się nazywa The Infinity Burial Project. I tak naprawdę oznacza, burial to jest pochówek, tak? Czyli nieskończony pochówek, projekt nieskończonego pochówku. Nieskończony nie w tym sensie, że niedokończony, tylko nieskończony w sensie wiecznie trwający. I już mówię, co ona wymyśliła. Również pracowała w laboratorium, gdzie wyhodowała grzyby,
Oczywiście nie mam na myśli takich grzybów z kapeluszem i z nóżką, jak w lesie, tylko takie drobne grzyby, które żyją często na nas albo gdzieś wokół nas. To akurat był taki gatunek, który żyje na nas. I ona je trochę genetycznie zmodyfikowała i uczyła je bardzo długo, żeby jadły różne jej fragmenty. Bardzo przepraszam, jeżeli komuś się to wydaje paskudne, ale jak na przykład obcinała paznokcie albo przycinała włosy, to zanosiła tym grzybom, żeby one się nauczyły, że należy to jeść. Naprawdę. No i słuchajcie, wyhodowała takie grzyby, które rzeczywiście nauczyły się jeść różnego rodzaju jej tkanki, jakieś fragmenty skóry, paznokcie, właśnie włosy. No a później padła na taki fantastyczny pomysł, poprzedzony bardzo długimi badaniami. Mianowicie zaczęła się zastanawiać, co się z nami dzieje po śmierci, bo wiele osób uważa, że zjedzą nas robaki. To jest takie najczęstsze stwierdzenie. Natomiast, szanowni państwo, nie zjedzą nas robaki, a już zjedzą nas ewentualnie bardzo wytrwałe bakterie. Ponieważ w większości krajów rozwiniętych, w momencie, kiedy oddajemy ciało do domu pogrzebowego, to ono jest napełniane, oczywiście odsącza się z niego wszelkie możliwe płyny ustrojowe, a następnie wypełnia się je takie ciało formaldehydem, żeby ładnie wyglądało, żeby dłużej się zachowało, tak jeszcze szczególnie w kulturach, gdzie jest coś takiego jak pogrzeb z otwartą trumną. No i słuchajcie, później takie 4-5 litrów formaldehydu wrzuca się do ziemi, na dodatek na przykład w Polsce obowiązkowo w murowanym grobie, czyli takim, z którego się absolutnie nic nigdzie nie wydostanie. Oczywiście mówi się o tym, że jest to związane z kwestiami higienicznymi, żeby się tam nie roznosiły różne choroby. Takie ciało się strasznie długo rozkłada i tak jak mówię, tylko najbardziej zatwardziałe bakterie są w stanie to pożreć. Natomiast robaki niekoniecznie są chętne. No i Jane Remley zrobiła takie, ona chyba 3 lata prowadziła te badania w Stanach właśnie na temat tego, w jaki sposób ludzie są chowani, w jaki sposób działają domy pogrzebowe. I stwierdziła, że to jest dramatyczne, że tak naprawdę możemy w jakiś bardziej naturalny sposób się pochować, który przysłuży się jeszcze na dodatek w jakiś sposób naturze. No i przypominam o tych grzybach, które wyhodowała. I słuchajcie, uszyła sobie takie śmieszne czarne ubranko. To czarne ubranko pokryła sporami tych grzybów. No i chwała Bogu się nie pochowała, ale jakby jej projekt polega na tym, żebyśmy w takim ubranku w zupełnie naturalny sposób chowali się, a następnie te grzyby mogą nas zjeść. No i wtedy jakby osiągamy tę taką nieskończoność naszego funkcjonowania, bo zwyczajnie stajemy się, tak jak nam się często wydaje, że jest, stajemy się częścią natury i jeszcze wiele różnych żyjątek może na nas skorzystać. Jeżeli oczywiście ktoś jest chętny do tego, żeby ktoś jeszcze z nas korzystał, bo jestem w stanie zrozumieć, że niekoniecznie wszyscy. A z mojej mamie, jak opowiadam o tym projekcie, to śmiała się, że w takim razie ona poprosi, żeby ją pochować w skrzynce na pomarańcze, bo tam jeszcze była kwestia trumien. My jeszcze wybieramy takie piękne, lakierowane trumny, wyłożone takimi sztucznymi materiałami w środku, które to po prostu jest tona różnego rodzaju chemikaliów. Tak naprawdę nic dobrego z tego nie wynika. No i teraz mamy taki rodzinny dowcip, że jak mama jest zaziębiona na przykład, to dzwoni i się pytam, jak się czuje. Ona mówi, że jeszcze po skrzynkę na pomarańcze mogę nie lecieć, ale że może już niedługo. No i znowu, zobaczcie państwo tak, badania naukowe badaniami naukowymi, ona je 3 lata prowadziła, rzeczywiście zrobiła potężny research, to można wszystko przeczytać. Takie projekty mają zazwyczaj bardzo bogatą dokumentację naukową. Czasem są też z tego artykuły naukowe, w związku z czym można bardzo dużo takich ważnych rzeczy przeczytać. Ale pomyślcie też państwo nad tym, znowu, ile wątków kryje się w takim jednym projekcie. Ona ma około w tej chwili 15 ochotników, którzy w przypadku swojej śmierci chcieliby ubrać się w to czarne ubranko i ewentualnie zostać pochowanym w taki naturalny sposób. Istnieje jeszcze bardzo dużo różnych innych wersji ekologicznego pochówku, ale żadna z tych wersji nie jest dostępna dla nas w Polsce, ponieważ polskie przepisy i te regulacje związane z pochówkiem są dosyć takie mało tam można sobie wykombinować, tak? To jakby założenie jest takie, że wszyscy zostaniemy pochowani tak samo. Przypominam, że nawet u nas jest zakaz trzymania sobie kogoś na kominku i trzymania prochów na kominku. Jakby wytłumaczenie jest związane z sanepidem, co jest dosyć zabawne, bo przypominam, że ciała są kremowane w tak wysokich temperaturach, że naprawdę nie ma takiej możliwości, żeby cokolwiek jeszcze się gdzieś przeniosło. Natomiast oczywiście ten wątek znowu teorii spiskowej, a może jest w niej dużo racji. Mianowicie, że jest to kwestia lobby tych domów pogrzebowych.
Nie wiem, czy tu gdzieś jest jakieś w okolicy, żeby nie zaczęli rzucać w razie czego, że mówię okropne rzeczy. Natomiast to jest po prostu kwestia tego, że domy pogrzebowe walczą o to, żeby mieć pieniądze. I jakby jest to taki najbardziej, no śmierć i podatki, tak? Najbardziej wiadomo, że każdy z nas w którymś momencie swojego życia skorzysta. Jak farmacja. Wiadomo, że w którymś momencie skorzystamy z usług takiego zakładu pogrzebowego. No i jeszcze oczywiście są to sytuacje bardzo dramatyczne, w których niekoniecznie wszyscy się zastanawiamy nad tym, co z tego wynika i na ile jest to ekologiczne. A może warto. I może warto zacząć się właśnie nad tym zastanawiać, że tak naprawdę zatruwamy trochę ziemię. Drugi projekt dotyczący ekologii. Projekt dotyczący ekologii dział się w Kalifornii, w Los Angeles. I w Los Angeles, szanowni państwo, jest jedno z najbardziej, jeżeli chodzi, najbardziej zanieczyszczone powietrze chyba w Stanach Zjednoczonych. No i bardzo wiele osób, jest tam taki ruch społeczny, który mówi o tym, że właśnie trzeba zacząć tego pilnować, że trzeba zacząć się mierzyć i robić pomiary tego, jak bardzo jest zanieczyszczone tam powietrze. No i udało im się skłonić władze lokalne do tego, żeby umieścić takie czujniki, które sprawdzałyby, jak bardzo zanieczyszczone jest powietrze. No więc zamontowano takie czujniki w wielu różnych miejscach, odczyty można było sobie obejrzeć w sieci i powiedziano, ależ skąd? W ogóle zanieczyszczenie jest malutkie, w ogóle prawie nic groźnego, nic się nie dzieje. No ale artystka Beatrice da Costa razem ze swoimi przyjaciółmi stwierdziła, że to nie do końca tak chyba jest, że oni nie bardzo w to wierzą. Bardzo dokładnie zbadali, gdzie te czujniki zostały umieszczone. I okazało się, że zostały umieszczone w takich miejscach, gdzie po pierwsze jest mało ludzi, po drugie jest mało samochodów i tak naprawdę niewiele tam się dzieje i być może rzeczywiście tam jest trochę mniejsze zanieczyszczenie niż na przykład przy jakiejś głównej autostradzie. No i Beatrice da Costa, niestety już nieżyjąca, wpadła na taki pomysł, w jaki sposób można by mierzyć to zanieczyszczenie powietrza tak, żeby nie było to bardzo kosztowne, a jednocześnie, żeby było mierzone w takich dokładnie miejscach, w których przebywają najczęściej ludzie i w których rzeczywiście istotne jest to, jak bardzo jest zanieczyszczone powietrze. Zaprzyjaźniła się z hodowcą gołębi. Razem ze swoimi przyjaciółmi stworzyli takie maleńkie urządzenie, które półtora roku pracowali nad tym, żeby ono było na tyle małe i lekkie, żeby gołębie zupełnie bez żadnego problemu mogły je unieść. Stado gołębi zostało wyposażone w takie urządzonka i jak wiadomo, gołębie, gatunki oportunistyczne, które żyją z nami i z tego, co my im damy. No i słuchajcie, okazało się, że trzykrotnie i czterokrotnie były przekroczone te wyniki zanieczyszczenia z tym, co podawały badania przeprowadzone przez lokalnych oficjeli, czyli tak zwany establishment. No i okazało się, że po prostu bardzo zwyczajnie wciska się ludziom kity. Projekt zatytułowany The Pigeon Blog można było śledzić w internecie i nie tylko, że gołębie były oznakowane GPS-em, czyli można było dokładnie sprawdzić, w jakim miejscu się znajdują, to dokładnie w tym miejscu można się było dowiedzieć, jakie w danym momencie dnia jest zanieczyszczenie powietrza. Oczywiście to nie jest taki typ projektu, który nagle wpłynął na władze lokalne i jakby sytuacja się odmieniła i teraz, nie wiem, wprowadzono jakieś niesamowite obostrzenia i teraz powietrze jest czystsze. Ale jest to taki typ projektu, który nam uświadamia, że czasem te informacje, które dostajemy i które nam się wydaje, że są bardzo wiarygodne, niekoniecznie takie wiarygodne muszą być i że być może czasem warto podziałać oddolnie, a niekoniecznie tylko zawsze odgórnie, bo różnica między działaniami oddolnymi i odgórnymi jest znacząca, tak? Działania odgórne zazwyczaj są odczytywane jako coś, co nam się z góry narzuca, do czegoś nas się zmusza, coś nam się każe. Podczas gdy jeśli sami, jako tacy świadomi obywatele, się zaangażujemy w różne kwestie, tak jak na przykład nie wiem, w kwestie budżetów partycypacyjnych choćby, warto myślę, żebyśmy byli świadomi tego, co się dzieje wokół nas i żebyśmy mieli jakiś wpływ na to. I właśnie tego dotyczą tego typu projekty. Znowu zaglądam do swojej cudownej ściągi. Wpływ społeczny. No to teraz kolejna kwestia, dosyć trudna i skomplikowana, szczególnie dla miłośników zwierząt. Mianowicie badania naukowe przeprowadzane na zwierzętach. W momencie, kiedy w ogóle słyszymy coś takiego, to wielu wielbicieli zwierząt ma od razu taki odruch na zasadzie, Boże, nie powinno się tego w ogóle robić, nigdy w życiu nie przeprowadzać żadnych eksperymentów, już na pewno nie na naczelnych, że jak już, to może coś na jakichś robaczkach albo na małych myszkach, chociaż myszki czasami też budzą
dużo emocji i że w ogóle się prowadzi tego typu badania. Z drugiej strony mamy taki totalnie niepohamowany rozwój naukowy i tak naprawdę niestety wielu specjalistów mówi o tym, że szczególnie w Polsce właściwie nie ma, jasne, że są komisje bioetyczne i trzeba złożyć wniosek do komisji bioetycznej, ale w 99% przypadków tę zgodę się otrzymuje niezależnie od tego, czego dotyczą badania. Problem jest przy naczelnych, rzeczywiście tych badań jest coraz mniej, no bo tutaj już trzeba to jakoś potężnie uzasadnić. Natomiast jeżeli chodzi o badania na myszach czy na różnych innych zwierzątkach, nie ma absolutnie żadnego problemu. Przypominam jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie ja pracuję z różnymi biologami, i zauważyłam, że jeżeli są wśród nas biolodzy, to z całym szacunkiem to mówię, że z nimi pracuję. Natomiast dla mnie jakby nieprawdopodobne jest to, w jaki sposób system edukacyjny kształtuje biologów takich pracujących ze zwierzętami. Oni nie pracują na zwierzętach, nie przeprowadzają żadnych eksperymentów na zwierzętach. Oni pracują na modelach. To się nazywa żywy model albo model zwierzęcy i można go sobie kupić po prostu na stronie internetowej. I on się tam nie nazywa myszą, tylko jest oznakowany jakimiś cyferkami, jakimiś literkami. I jakby cały ten system powoduje, że później te osoby, które pracują z tymi zwierzętami w laboratoriach, troszeczkę inne mają też podejście do nich. W sensie, że nie jest to takie wzruszające i emocjonalne, jak dla wielu innych osób, które pierwszy raz w takim laboratorium mogą się pojawić. Mnie najbardziej poruszyło, mam taką koleżankę, która jest artystką, też pracuje w laboratorium, i ona prowadziła badania, do których były im jej potrzebne 3-dniowe szczurki, które kupowała w takich paczkach plastikowych. One były martwe oczywiście, natomiast to było jakieś dla mnie tak przerażające, że się tak kupuje jak taki towar po prostu. Ale jest też druga strona medalu. W momencie, kiedy mamy w domu kogoś, kto jest ciężko chory i zależy nam na tym, żeby ta osoba jak najdłużej żyła albo żeby żyła w jak najlepszej kondycji, albo żeby w ogóle ją wyleczyć, to wtedy sobie myślimy, kurczę, no i co z tego, że te myszy, tak? Mogą zabić 1500 takich myszy, byle moja mama, mój brat, moja ciocia, siostra, czy mnie, mój ukochany, żeby żyli jak najdłużej. Jakby ciągle żyjemy w takim poczuciu, że to jest takie trochę nieodgadnione. Z jednej strony nie wiemy, co się w tych laboratoriach dzieje dokładnie, z drugiej strony ta nasza żądza życia i taka chęć do tego, żeby te najbliższe nam osoby żyły jak najlepiej. I my sami, tak, często my sami walczymy o swoje życie, jakby no tutaj przeważa. Tak? No i teraz chciałabym opowiedzieć o takim projekcie, który moim zdaniem jest niezwykle wzruszający, ale który jakby pokazuje, jaka bardzo trudna jest ta sytuacja, w sensie, że tu nie ma takich gotowych rozwiązań i że jakby i z jednej, i z drugiej strony jest trochę racji i gdzieś musimy postarać się wykombinować takie wspólne funkcjonowanie z tymi zwierzętami, które są męczone w laboratoriach, ale też, żeby różne rzeczy działy się na naszą korzyść. Artystka nazywa się Kathy High. Projekt nazywa się Embracing Animal. Embracing Animal, czyli przytulanie, takie ogarnianie ramionami zwierząt. Kathy High, udało jej się, nie wiem w jaki sposób, w każdym razie udało jej się kupić szczury laboratoryjne. To były szczury, które szczurzyce właściwie genetycznie modyfikowane, używane do leczenia, znaczy do badań nad chorobami autoimmunologicznymi. Przypominam, że choroby autoimmunologiczne to te, w których nasz organizm sam atakuje siebie, czyli nagle mu się coś tam myli i zaczyna sam siebie wykańczać. Te szczurzyce nie były bezpośrednio używane do tego, żeby jakieś badania na nich przeprowadzać, natomiast one rodziły genetycznie modyfikowane potomstwo. Jakby całe życie spędzały w laboratorium, rodząc na okrągło małe, genetycznie modyfikowane szczury, na których później prowadzono takie badania. Mówię o tym, że udało jej się to zrobić, dlatego że genetycznie modyfikowane organizmy w laboratoriach, w krajach rozwiniętych przepisy mówią, że nigdy nie mogą opuścić laboratoriów. Stąd takie filmy bardzo wzruszające, które pewnie Państwo gdzieś tam w jakichś mediach społecznościowych mogli zauważyć, że grupa goryli, która pierwszy raz w życiu wychodzi z laboratorium i ogląda niebo. To jest autentycznie prawdopodobne, w sensie nie wiem, czy akurat ten film jest prawdziwy, ale to rzeczywiście jest tak, że genetycznie modyfikowane zwierzęta z laboratoriów bardzo rzadko mają możliwość w jakikolwiek sposób się wydostać. No więc Kathy High udało się adoptować 5 takich szczurzyc. I ona wymyśliła sobie taki projekt, że wezwała specjalistów, weterynarzy, behawiorystów zwierzęcych, i w galerii zbudowała
taką sieć tuneli różnego rodzaju, również takie przeszklone teraria, ale też takie miejsca, w których szczury mogły się ukryć przed ludźmi, gdzie nie musiały koniecznie mieć z nimi nic do czynienia. To wszystko było robione pod nadzorem tych specjalistów tak, żeby szczury były jak najbardziej szczęśliwe, zadowolone i żeby to spełniało różnego rodzaju ich wymagania, chęci i to, co lubią i czego nie lubią. No i te szczury tam zamieszkały. Miały wynajętego 24 godziny na dobę weterynarza, bo przypominam, że takie szczury są chore. To nie jest tak, że my na nich tylko prowadzimy badanie. Jeżeli to są to kwestie nowotworowe, to takie szczury mają raka. A jeżeli są to choroby autoimmunologiczne, to takie szczury mają ciężkie choroby autoimmunologiczne. Więc one rzeczywiście wymagają dość szczególnych warunków, jeżeli zależy nam na tym, żeby żyły jak najdłużej. Co zazwyczaj w laboratoriach niekoniecznie kogoś interesuje, jak długo będzie żył, a jeżeli interesuje, to na zasadzie zakreślenia odpowiedniej kratki. No i umieściła te szczury i można było wchodzić do takiej galerii i sobie z nimi wchodzić w interakcje. One były bardzo chętne na te interakcje, w sensie były bardzo ciekawskie i niekoniecznie chowały się w tych miejscach, gdzie mogły się ukryć. Raczej właśnie wchodziły w różnego rodzaju relacje z ludźmi, im się przyglądały i bardzo były ciekawe. Natomiast teraz kwestia kluczowa w tym projekcie. Kathy High choruje na nieswoiste zapalenie jelit, bardzo poważną chorobę autoimmunologiczną, z którą się bardzo ciężko żyje. W takich najgorszych sytuacjach to właściwie jest niemożliwe wyjście z domu. Wiąże się to z ogromnym bólem i no właściwie ma się zaburzone funkcjonowanie w takim codziennym życiu stuprocentowo. W związku z czym jakby ten wątek kluczowy w tym projekcie jest taki, że ta artystka stworzyła fantastyczny kawałek życia dla szczurów, które tak naprawdę poświęciły też życie dla niej w pewnym sensie. One chorowały dokładnie na to samo, czyli też chorowały na nieswoiste zapalenie jelit. W związku z czym ona miała możliwość jakby spojrzeć im prosto w oczy i miała dokładnie taką sytuację, o której mówiłam na początku, tak? Czyli myślimy sobie, a niech będzie tych 1000 szczurów, byle ta najbliższa osoba żyła. Kathy High mogła spojrzeć w oczy tym szczurom i nie wiem, co im powiedzieć albo w jaki sposób się do nich odnosiła, ale sama pisała w dokumentacji do tego projektu, że to było niezwykle dla niej emocjonujące i emocjonalne przeżycie, dlatego że rzeczywiście miała poczucie, że te szczurzyce poświęciły życie w pewnym sensie dla niej. One żyły 1,5 roku mniej więcej, różnie tam z nimi było, ale do 1,5 roku w tej galerii sobie funkcjonowały. I przez 1,5 roku miały tę opiekę zapewnioną na okrągło, miały najlepszą karmę, wszelkie możliwe leki. Natomiast no, dla mnie najbardziej istotne w tym projekcie, właśnie w tej dokumentacji, kiedy pojawiało się, że kiedy szczury cierpiały, to Kathy High wiedziała dokładnie, co one czują, bo jakby choroba jest dokładnie taka sama i objawia się dokładnie w ten sam sposób. W związku z czym być może to jest też jakaś droga dla nas w ramach takiego poszerzania gdzieś naszej świadomości dotyczącej tego, w jaki sposób jesteśmy leczeni i co jest potrzebne do tego, żebyśmy byli leczeni. Być może takie pójście do galerii i spojrzenie prosto w oczy takiemu zwierzątku nie spowoduje, że zmienimy zdanie albo będzie inaczej, ale będziemy mieli też jakby świadomość tego, jak to wygląda i jak to jest. I myślę, że jest to dosyć jednak istotne, żebyśmy takie rzeczy wiedzieli. Zaglądam do mojej ściągi, żeby było po kolei. No i na koniec projekt dosyć zabawny i to jest obrazek po drugiej stronie, który Państwo macie, takie żółte, dziwne coś. To dziwne, żółte coś to są mianowicie śluzowce. Bardzo dziwne organizmy, to jest organizm jednokomórkowy. Tak naprawdę cała taka paćka śluzowca to jest po prostu bardzo dużo pojedynczych komórek, one są wszystkie identyczne. Śluzowce zazwyczaj można zobaczyć w podmokłych lasach. I to jest taki żółty albo pomarańczowy, taki trochę glut, który rośnie gdzieś na drzewach albo w różnych miejscach. Bardzo ładnie to wygląda z daleka, bo takie właśnie bardzo intensywnie żółte albo bardzo intensywnie pomarańczowe. Tak jak mówiłam, ciekawa rzecz ze śluzowcami, że jest to organizm jednokomórkowy i że to jest taka jedna superkomórka. Natomiast druga niezwykle ciekawa rzecz to to, że bardzo długo wszyscy myśleli, że śluzowce to grzyby, ale potem je zbadano i okazało się, że są to tajemnicze organizmy, które nie wiadomo gdzie zakwalifikować i zaklasyfikować przede wszystkim jako gatunek, dlatego że one mają dokładnie tyle samo cech zwierzęcych, co roślinnych. W związku z czym są czymś na pograniczu zwierzęcia i rośliny i nie bardzo wiadomo, kto miałby to autorytarnie stwierdzić, czy jest to zwierzę, czy jest to roślina. Robiąc research do mówienia o tym projekcie,
Przeczytałam też gdzieś, że jest to organizm taki śmieszny, bo mówi się o tym, że musimy pilnować tej bioróżnorodności, tak żeby nie wykończyć wszystkich zwierząt, z którymi funkcjonujemy. Mówi się często o tym, że jak zabijemy ostatnią pszczołę, to wtedy my też zginiemy i że bez pszczół sobie nie poradzimy. Otóż śluzowce jeszcze mają jedną śmieszną cechę, mianowicie są absolutnie nikomu do niczego niepotrzebne. W sensie świat by się dalej kręcił bez śluzowców i nic by się szczególnego nie wydarzyło, gdyby ich nie było. One żywią się bakteriami różnego rodzaju, w związku z czym biorą udział w procesie rozkładu, więc być może w lesie są potrzebne też do tego, żeby lepiej się rozkładały te wszystkie rzeczy, które tam gniją i dzięki temu las tworzy taki swój własny, prywatny ekosystem i sobie naturalnie reguluje różne procesy, choć obecnie często nam się mówi, że takie procesy wcale się naturalnie same nie regulują i że trzeba je troszkę przyregulować, żeby było trochę więcej drewna i żeby można było je opchnąć za dużo pieniędzy. Natomiast tak naprawdę puszcza i wszelkiego rodzaju lasy regulują się samodzielnie. Co ciekawego o śluzowcach? Jest sobie taka artystka, która nazywa się Heather Barnett i ona zajmuje się tymi śluzowcami, są takie dla niej fascynujące. Siedzi w laboratorium i sobie je ogląda, robi im zdjęcia, maluje je. Różne takie bardzo klasyczne media stosuje do tego, żeby je ludziom pokazywać. No ale bardzo dużo z nimi ma wspólnego i na przykład odkryła, że najbardziej na świecie śluzowce lubią jeść płatki owsiane. I tam na którymś zdjęciu, jak się Państwo przyjrzycie, takie są kropki, to te kropki to są właśnie płatki owsiane. No i taki śluzowiec przemieszcza się w taki sposób, że jeżeli jakby bada teren dookoła siebie, tworząc taką sieć, przemieszcza się w jedną stronę, dochodzi do tego jedzenia, zżera je i później szuka w różnych innych miejscach, gdzie jeszcze może być coś dobrego do zjedzenia. Inna niezwykle ciekawa cecha, jeżeli chodzi o śluzowce, to, że one są same siebie świadome. Jak to zbadano? Mianowicie okazuje się, że jak one się tak rozprzestrzeniają w różne strony i natkną się same na siebie, to zawracają i zaczynają iść w innym kierunku, czyli zdają sobie sprawę z tego, że natrafiły same na siebie i że to nie jest nic interesującego, można iść dalej i szukać tych płatków owsianych. No fascynacja śluzowcami jest super ekstra, natomiast trochę na razie nic z tego nie wynika, ale opowiem Państwu o kilku eksperymentach, które przeprowadzono ze śluzowcami i okazało się, że są to naprawdę bardzo wyjątkowe organizmy. Jeden z tych eksperymentów to właśnie to, że są same siebie świadome, czyli jeżeli napotykają na siebie same, to się wycofują. Natomiast drugi eksperyment wyglądał w ten sposób, one żyją w cieple i w wilgoci. Bardzo nie lubią, jak jest sucho i zimno. Eksperyment polegał na tym, że w jakimś laboratorium trzymano takie śluzowce i ustawiono taki wiatrak wiejący zimnym i suchym powietrzem, który codziennie o 14 wiał w te śluzowce i one wtedy się tak zbiegały te wszystkie komórki w taką jedną kubkę i tak się ukrywały, bo było im bardzo nieprzyjemnie. No i tak przez kilka dni im tak wiano, a potem przed dzień, kiedy wyłączono to urządzenie, a o 14 śluzowiec się skupił w kubkę i się denerwował, że zaraz będą na niego wiać. Czyli wynikło z tego, że mimo, że jest to organizm jednokomórkowy, to ma jakąś prymitywną inteligencję i się uczy. Czyli zdaje sobie sprawę z tego, że są jakieś niesprzyjające warunki, one są w pewnym konkretnym momencie i należy się przygotować na to i nie wychodzić przed szereg. Natomiast najciekawszy eksperyment przeprowadzili Japończycy, mianowicie na takim bardzo dużym czarnym blacie rozłożyli płatki owsiane właśnie, w różnych miejscach rozłożone i obserwowali, w jaki sposób śluzowce będą się przemieszczać. One mają taką charakterystyczną cechę, że potrafią znaleźć najkrótszą drogę z jednego punktu do drugiego. No i te śluzowce się rozprzestrzeniały tam między tymi płatkami owsianymi. Natomiast kluczową kwestią tu było to, że płatki owsiane były położone dokładnie w tych miejscach, gdzie w Tokio i w okolicach Tokio są stacje kolejki. I okazało się, że w 28 dni śluzowce odtworzyły prawie jota w jotę całą mapę kolejki w Tokio i dookoła Tokio, odnajdując najszybszą drogę z jednego punktu do drugiego. Podpowiem, że Japończykom zajęło to 100 lat. I oczywiście super, że Japończycy są tacy fajni i tak świetnie potrafią budować. I że tak powiem, tu trochę ściągają z natury i że znaleźli najkrótszą drogę. Ale pamiętajmy, że jest coś takiego, co nazywa się biomimikrą, czyli naśladowanie natury. I my słyniemy z tego, mianowicie dlatego latamy samolotami, dlatego pływamy w płetwach, dlatego łodzie i deski windsurfingowe mają stateczniki i miecze. I jakby papugujemy różne rzeczy z natury.
I teraz spróbujcie sobie Państwo wyobrazić, jak fantastycznie można by wykorzystać śluzowce, nawet w takiej najprostszej rzeczy, mianowicie projektując jakieś osiedle i zastanawiając się, którędy ludzie będą latać do przystanku. To jest często problem, że budują nam takie ładne osiedla, a potem jest taka piękna, wydeptana ścieżka, bo akurat najkrótsza droga prowadzi centralnie przez najładniejszy trawnik albo jakieś rabatki z kwiatami. No, gdyby zrobili taki eksperyment ze śluzowcami, to na pewno one by pokazały, którędy będziemy iść, bo my też instynktownie mamy coś takiego, że szukamy najprostszej, najkrótszej drogi, żeby gdzieś dotrzeć. No i przypominam, artystka Heather Barnett, po angielsku śluzowce nazywają się slime mold. Jeszcze o jednej rzeczy zapomniałam powiedzieć, a mianowicie, jeżeli są wśród nas fani Gry o Tron, na pewno są, bo jest tylu fanów Gry o Tron, że po prostu są wszędzie, to ostatnio w sieci pojawiła się taka czołówka Gry o Tron przerobiona, która jest zrobiona z bakterii i właśnie ze śluzowców. Bardzo pięknie to wygląda, więc gdybyście Państwo mieli ochotę sobie to obejrzeć, to proszę sobie zajrzeć w sieci i sobie wpisać po prostu Gra o Tron i Slime Mold i wtedy się Państwu wyświetli ten filmik. I już mówię, co zrobiła Heather Barnett, oprócz tego, że robi piękne fotografie i robi różne śliczne wystawy. Podczas jednej z wystaw zrobiła taki performance, który był zatytułowany Being Slime Mold. I polegał on na tym, że ubrała zupełnie zwyczajnych przechodniów w żółte koszulki z napisem I'm Slime Mold. Do tego połączyła ich wszystkich ze sobą sznurkiem żółtym, tak że między każdym człowiekiem było mniej więcej metr. I oni dostali zadanie bojowe, mianowicie przez pół godziny musieli przemieszczać się i odnaleźć jedzenie, płatki owsiane. Natomiast musieli poruszać się i porozumiewać ze sobą tak dokładnie, jak robią to śluzowce. Czyli nie mogli ze sobą rozmawiać, nie mogli pokazywać niczego. Śluzowce komunikują się ze sobą tak, że jeżeli mają się udać w jakimś kierunku, to jedna komórka zaczyna wykonywać taki ruch oscylacyjny i zaczyna drgać. I wtedy te pozostałe za nią idą. No i ci wszyscy ludzie właśnie próbowali się nawzajem przekonać o tym, w którym kierunku iść. Wszyscy drgali, musieli omijać drzewa. Wyobraźcie sobie Państwo związanych 15 osób, które muszą ominąć drzewo, rabatki z kwiatami czy cokolwiek innego. No i udało im się dotrzeć do tych płatków owsianych i do tej nagrody. Natomiast niezwykle ciekawe były później rozmowy z tymi ludźmi, bo artystka zapytała ich, jakie mieli odczucia, w sensie co było dla nich interesujące w tym eksperymencie. I u wszystkich dokładnie pojawiało się to samo, mianowicie, że mieli takie poczucie, że ich partykularny interes i ich partykularny cel przestaje mieć w ogóle jakiekolwiek znaczenie i że musieli się jakby tego takiego samolubnego myślenia wyzbyć i zdać sobie sprawę, że są częścią całości i że jako ta całość muszą dotrzeć do jakiegoś celu i osiągnąć jakiś cel, niekoniecznie zgodny z tym, co każdy konkretny, pojedynczy człowiek sobie myślał. I jak pierwszy raz przeczytałam o tym eksperymencie i o tym performansie, to sobie pomyślałam, kurczę, dlaczego nie możemy czegoś takiego wprowadzić obowiązkowo podczas kursów na prawo jazdy? Przecież gdybyśmy wszyscy nauczyli się, że to, że się przemieszczamy po ulicach, to nie polega na tym, że ja chcę dojechać na Piotrkowską, a ktoś inny chce dojechać na Ursynów w Warszawie i musimy się zabijać nawzajem o to, kto gdzie pojedzie. Tylko właśnie funkcjonujemy jako taki jeden organizm i mamy tak naprawdę trzy cele. Żeby się przemieszczać w miarę szybko, w miarę bezpiecznie i w miarę skutecznie. Tak? I jakby idea jest dokładnie taka, że jadąc autostradą czy jadąc gdzieś po mieście, niekoniecznie musimy walczyć o swój partykularny interes pod tytułem nie przepuszczę cię, bo masz fajniejszy samochód, albo nie przepuszczę cię, bo szybciej dojedziesz do celu. Tylko pomyślmy o tym, że gdybyśmy wszyscy myśleli właśnie o nas, wszystkich kierowcach, jako o takim jednym organizmie, naprawdę być może warto uczyć się od śluzowców i być może ta biomimikra mogłaby zostać wykorzystana, czyli to naśladowanie natury po raz kolejny w różnych możliwych sytuacjach i na różne możliwe sposoby. I tak naprawdę moja ściąga mówi, że to na tyle, więc kilka słów podsumowania. Zdaję sobie sprawę z tego, że jakby utrudnieniem jest dla nas to, że nie wszystkie te projekty Państwu mogłam pokazać. Bardzo polecam, żebyście Państwo sobie ewentualnie, jeżeli kogoś to zainteresowało, zajrzeli do sieci i sobie pogrzebali, bo to jest, wydaje mi się, może być bardzo przydatne. Bardzo dużo różnych funkcji taka sztuka spełnia, natomiast nie spełnia takiej, do której jesteśmy najbardziej przyzwyczajeni. Nikogo nie interesuje, czy te projekty są jakieś wyjątkowo ładne i nikogo nie interesuje, ile one kosztują, bo one nie są na sprzedaż. I jakby chciałam
żeby ten nasz dzisiejszy wykład nie był o tym, czym jest sztuka i jakie projekty są tworzone, chciałam Państwu opowiedzieć o fascynujących dla mnie artystach i osobach, które tworzą różnego rodzaju rzeczy ogromnym kosztem swojego czasu i pieniędzy. Natomiast cel, jaki im przyświeca, jest właśnie taki bardzo mocno prospołeczny. Tak? Czyli, że nie robią tego dla własnego widzimisię, tylko robią to po to, żeby innym ludziom coś pokazać, zakomunikować, żeby ich skłonić do tego, żeby nad różnymi rzeczami się zastanowili. Bardzo uprzejmie dziękuję i jeżeli są jakieś do mnie pytania, to polecam się serdecznie. Mamy mikrofon i mamy czas na to, żeby podyskutować, więc możemy podyskutować. Są takie projekty artystyczne w kontrze do śmieciowego jedzenia? Są. Jest cała, taka grupa amerykańska, którą uwielbiam, która robi różnego rodzaju kwestie, znaczy robi różnego rodzaju projekty związane z jedzeniem. Są to projekty związane z etyką i mogę opowiedzieć dwa zdania w takim projekcie. Projekt się nazywa Vegan Ortolan. Ortolan to jest koszmarne danie francuskie, francuskiej tradycyjnej kuchni, które jest w tej chwili zakazane już we Francji. Polega ono na tym, że takiego małego ptaszka ortolona na żywca, że tak powiem, mu się wlewa armaniak do paszczy, a następnie on jest taki jakby już zamarynowany, bo ma w płucach to, potem się go zapieka i razem z kośćmi się go zżera. Tradycyjnie się go zżera w taki sposób, że wszyscy przy stole mają zasłonięte głowy białymi serwetkami, żeby Pan Bóg nie patrzył i żeby to był taki, że to wstyd, że oni tak maltretują te ptaszki. No i ta amerykańska grupa wymyśliła, żeby zrobić właśnie takie danie wegańskie i wszyscy je jedli dokładnie tak samo. Też był performance, wszyscy uczestnicy spożywali. Jakby idea była taka, żeby była dokładnie taka sama konsystencja, taki sam smak, żeby wszystko było tak samo chrupkie, czyli tam na przykład był suchy makaron zamiast tych kosteczek biednych tego małego ptaszka. I bardzo dużo jest projektów związanych właśnie z tym, co jemy, jak jemy, z genetycznie modyfikowaną żywnością i z różnymi też takimi kwestiami. Dobra, ja mam pytanie w takim razie, bo mówimy dużo sobie o teraz projektach zagranicznych, a czy w Polsce ktoś się zajmuje takimi rzeczami? Mało, głównie właśnie artystka, o której mówiłam, Karolina Żyniewicz, która dopiero zaczyna tak naprawdę, ale i tak udało jej się osiągnąć rzecz nieprawdopodobną, a mianowicie w tej chwili robi staż doktorski, robiąc doktorat na Artes Liberales, robi staż doktorski w Instytucie Biologii Molekularnej, albo nie, w Instytucie Genetyki. Więc wziął ją pod swoje skrzydło prawdziwy profesor genetyk, który pozwala jej korzystać z laboratorium na cele artystyczne. I ostatnio Karolina mnie rozmawiała, przygotowywała grant naukowy i napisała na Facebooku, że dziekan Wydziału Biologii podpisał właśnie najdziwniejszy grant w swoim życiu. Bo oczywiście cele, które ona chce osiągnąć, są kompletnie inne od tych naukowych. Mam nadzieję, i Karolina jest niesamowita, mam nadzieję, że dużo fajnych rzeczy. Bardzo Państwu polecam, Karolina Żyniewicz ma swoją stronę, więc można tam zajrzeć i zobaczyć, czym się zajmuje. To może teraz jakieś pytania z łóżek. Przyszło mi do głowy właśnie zapytać jeszcze jakieś przykłady tego, że czy takie projekty zmieniły coś tak w myśleniu, nie wiem, urzędników, albo żeby były namacalne dowody, że to zmieniło myślenie albo działania. Mogę powiedzieć szybciutko o takim projekcie, który rzeczywiście fizycznie zostanie wprowadzony na rynek wkrótce i to jest dosyć fascynujące. Jest to projekt, który w zeszłym roku, jeżeli lubicie Państwo w ogóle festiwale, to w zeszłym roku był festiwal przemiany w Centrum Nauki Kopernik, jak co roku. Częścią festiwalu była wystawa. Byłam kuratorem tej wystawy i prezentowaliśmy tam różne projekty. Jeden z tych projektów to był projekt Aleksandry Daisy Ginsberg, który nazywa się E-Chromi. Aleksandra Daisy Ginsberg wykorzystała biologię syntetyczną. To jest taka dziwny rodzaj biologii, w którym modyfikuje się genetycznie organizmy, żeby one pełniły jakąś funkcję, czyli żeby coś robiły. I zacznę trochę chodzić, bo tu Państwo są też w różnych miejscach i tak stoję tyłem. I ten projekt polegał na tym, że ona wykombinowała, jak wykorzystać takie bakterie, które genetycznie zmodyfikowane zmieniają kolor, spotykając się z innymi organizmami. Jak spotkają jakieś inne bakterie, to się robią zielone, jak spotkają jakieś tam inne chemiczne związki albo mikroorganizmy, to się robią, nie wiem, różowe. No i ona wykombinowała mianowicie, że moglibyśmy przecież w jogurcie pić takie bakterie, a następnie rano lub wieczorem, kiedy kto woli, albo w środku dnia,
możemy się udać do toalety i po kolorze naszej kupy będziemy dokładnie wiedzieć, co się z nami dzieje w środku. Taki jogurt zawierałby taką legendę, na której byłoby napisane, że na przykład jeżeli jest różowa, to że należy jeść czegoś tam więcej, żeby zmienić florę bakteryjną w jelitach. Że jeżeli jest fioletowa, to należy udać się do lekarza, a że jeżeli jest jakaś tam inna, to że coś tam innego. To się wpisuje po pierwsze w medycynę spersonalizowaną, czyli rzecz, w którą najwięcej się teraz inwestuje, czyli w to, żeby leczyć każdego człowieka niezależnie. Po drugie samodiagnostyka, czyli to, że sami możemy mieć wpływ gdzieś na nasz organizm i na to, jak funkcjonujemy. No a po trzecie rzeczywiście jest szansa, że do 2025 roku takie jogurty będą na rynku. Więc jak kiedyś będziecie Państwo się przyglądać, czy różowa, czy fioletowa, to może sobie Państwo o mnie przypomnicie, chociaż nie wiem, czy to akurat jest fajne skojarzenie. Jeszcze jakieś pytania? Czy jakieś pytania jeszcze z łóżka? Któregoś? Dobra, to ja spróbuję zaspokoić swoją własną ciekawość i zapytam, skąd u Pani zainteresowanie w ogóle tym tematem? Ja od razu powiem, że jestem kulturoznawcą. Nie wiem, czy ja to powiedziałam na początku, więc w ogóle nie mam nic wspólnego teoretycznie z naukami o życiu. Natomiast kulturoznawstwo jest taką ciekawą dziedziną, że nas interesuje wszystko to, co robią ludzie. Że to nie jest taka kultura na zasadzie antropologii kulturowej, że tam jak żyją jakieś plemiona, tylko nas interesuje wszystko to, co robią ludzie. No, takie rzeczy ludzie również robią. Słucham? Ale antropologia kulturowa jest cudowna, przecież... Ależ nie, no błagam. Natomiast mnie interesowała zawsze medycyna i na przykład pracę magisterską pisałam o serialach medycznych i o doktorze House'ie. I teraz interesuje mnie właśnie tworzenie komunikacji naukowej związanej z medycyną poprzez projekty artystyczne różnego rodzaju. Na przykład teatralne też powstają różne. To ja bardzo uprzejmie dziękuję w takim razie, bo to już widzę, że się wszyscy powoli zbierają. Bardzo, bardzo mi było miło z Państwem się spotkać. Dziękujemy Polecam bardzo. Się i do zobaczenia pewnie. Dziękujemy.